Radek to specjalista od systemów grzewczych. O ogrzewaniu wie prawie wszystko. Do lasu przyjechał z miasta. Chce się tu zrelaksować. Świeże powietrze, cisza, zieleń dookoła. Przyroda, a ja leżę i nic nie muszę. Jak w raju. Ja tu zasuwam, a on leży i nic nie robi. Nie mogłem tego tak zostawić. Kamil pracuje w lesie, to drwal. Postanawia mieszczuchowi dać lekcję na temat rozpalania drewna. Czy zaskoczy przyjaciela? Ej, człowieku, daj mi pospać. Wstawaj, wstawaj. Idziemy rozpalać w piecu. Daj mi spokój. Upalenie ja bym wszystko. Kamil nie mógł znieść tej impertynencji. Pokazał, że to on zna się na drewnie. Myśli pewnie, że rozpalanie ognia bez dymu to taka prosta sprawa, ale ja go znów zaskoczę. I co on chce mi pokazać? Jak rozpalić w piecu? Przecież każde dziecko to wie. Tutaj mnie niczym nie zaskoczy. No to rozpalaj. Zawsze tak rozpalasz? Zawsze. Z dziada, pradziada, wszyscy tak rozpalają. Typowy amator. Rozpala tak jak wszyscy, od dołu. I co? Dymi. No dymi, ale może użyliśmy mokrego drewna? Właśnie, że nie. Użyte przez nas drewno było suche, czyli sezonowane. Problem polega na tym, że rozpaliliśmy to drewno od dołu, a więc płomień w początkowej fazie jest zbyt słaby, żeby poradzić sobie z tak dużą ilością drewna. Stąd ten dym. Chodź, pokażę Ci, jak rozpalić prawidłowo w tamtym kominku. Zobacz, rozpoczynamy od najgrubszych kawałków. Wyżej te drobniejsze, a rozpałkę i najdrobniejsze kawałki układamy na samej górze. Rozpalmy. Kamil rozpalił od góry. Udowodnił Radkowi, że ta metoda jest o wiele lepsza. Zobacz, w kominku, w którym paliliśmy od góry, siła płomienia jest adekwatna do ilości spalonego drewna. I nie ma dymu. Natomiast w kominku, w którym rozpalaliśmy drewno od dołu, nie dość, że w początkowej fazie była chmura dymu, to jeszcze spójrz na to palenisko. Ty, rzeczywiście. Należy rozpalać od góry. Dziadek się w grobie przewraca. Teraz ten mózgowiec będzie mógł wszystkim pokazać, jak prawidłowo rozpalać ogień. Od góry, czyli bez dymu. I kto go tego nauczył? Trzeba przyznać, ten drwal zna się na rzeczy. Nie wiedziałem, że trzeba rozpalać od góry. Świetna metoda. Szacunek. Najlepsze w drewnie jest to, że jest to paliwo odnawialne. Zobacz, tu masz brzozę, tam jest buk, tam rośnie modrzew, a grab, którego zaraz posadzimy, ma świetne właściwości grzewcze. Radek nauczył się rozpalać od góry. Wie też, że drewno jest paliwem odnawialnym i sam przyczynił się do tego procesu. Zobacz, wszędzie tam, gdzie las był wycięty, rośnie młode pokolenie drzew. No, młode rosną w oczach.